Panie Marszałku, jest nam bardzo miło, że pierwszy wywiad dla warszawskiego PiS-u, bo właśnie portal uruchamiany daje nam właśnie Pan, że kolegami do Solidarności z opozycji antykomunistycznej. I jeżeli możemy zacząć, to zadam pierwsze pytanie. Dlaczego w ogóle parlament dwuizbowy w Polsce jako kraju unitarny? No nasi wielcy szanowni konkurenci obiecywali likwidację Senatu. Spełnili to obietnice, tak jak wszystkie swoje obietnice wyborcze, ale może pan senator nam opowie, dlaczego parlament dwuizbowy, o zaletach tego systemu. Proszę, ja przede wszystkim jestem zdania takiego, że to już w gruncie rzeczy był pomysł komunistów. Likwidowanie Senatu jako takiego. W związku z tym w 97, tak jak i likwidowanie instytucji prezydenta, prawda? To był ich pomysł, bo to miał być Wałęsa, okazało się, że Kwaśniewski w ostatniej chwili usiłowano tego prezydenta trochę wzbogacić w kompetencje. Generalnie jest bardzo ciekawa sytuacja, to jest zdumiewająca w gruncie rzeczy sytuacja, że im silniejszy mandat, tym mniejszy zakres kompetencji. Wybierany prezydent ma mniejsze kompetencje niż premier. Wybierani imiennie senatorowie mają mniejsze kompetencje niż posłowie, którzy właściwie w ogromnej mierze są wyznaczani przez poszczególne partie. Jednak wpływ partii tych nominacjach jest zasadniczy. No więc jest to jakiś taki po prostu paradoks, który właściwie dąży do obniżenia roli społeczeństwa w wyborze demokratycznych przedstawicieli. To znaczy wymyślamy po pierwsze odejście od bezpośredniości i przejście na pośrednie wybieranie przedstawicieli. No stąd ten na przykład pomysł, Senat jako izba samorządowa, wybierać będą samorządy, prawda? Pomysł całkowicie absurdalny, który w ogóle nie przejdzie. Jaka była geneza właściwie tego, że ten Senat został tak okrojony? No była ona taka, że po prostu komuniści nie decydowali się na likwidację Senatu. Poza tym zorientowali się, że jest to w gruncie rzeczy no, pewna ilość beneficjów, prawda? No i można sobie tak funkcjonować. W związku z tym ten Senat został bardzo okrojony i zasadnicze kompetencje, które w tej chwili posiada, to jest no, przede wszystkim recenzowanie ustaw, które przychodzą z Sejmu. Czy to jest słuszne? Tak, na pewno tak. Bo jeżeli w Sejmie toczy się debata, prawda, to trzeba by to jeszcze raz spojrzeć w innym układzie, w innym środowisku, używając innych argumentów. Tyle, że z kolei pomysł, ażeby realizować jednomandatowe okręgi wyborcze właśnie w Senacie, to jest po prostu zwyczajne oszustwo. Bo oczywiście chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze do Sejmu. Sejmu, który ma pełne uprawnienia władcze. A to jest takie sobie nic po prostu, prawda? Tą izbę, która w moim przekonaniu powinna być no, a szczególnie proporcjonalna, ponieważ recenzujemy, wobec tego no, powinno być jak najwięcej najrozmaitszych poglądów. Uprawnień władczych nie mamy w gruncie rzeczy żadnych, prawda? I w związku z tym ta cała dyskusja, rozpatrywanie ustaw od nowa właściwie, z ich całą historią, z różnymi koncepcjami, jakie mogą być rezultaty tych ustaw, to rzecz w gruncie rzeczy bardzo ważna. Natomiast no, w tej chwili w tych okręgach jednomandatowych ona w jakiś sposób jest ograniczana w związku z tym, żeby budować PR. Prawda? Coś kiedyś nazywał po prostu zwyczajnie propaganda, prawda? I co widać na każdym kroku, bo teraz społeczeństwo na przykład jest przekonane, że ci wybierani przez nich senatorowie to będą przedstawiciele ich okręgów wyborczych. No przepraszam, ale to jest po prostu zwyczajnie guzik, prawda? No guzik, prawda, bo nie została zmieniona konstytucja, bo nie została zmieniona ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora i w związku z tym moje uprawnienia na Pradze będą dokładnie takie same jak w Koszalinie, Kaliszu, Zakopanem czy Zamościu. Tą interwencję zgodnie z 19 artykułem ja mogę podjąć zawsze. I to jest wszystko, co ja mogę zrobić. No stąd
Stąd rozpisywanie się na temat roli w samorządzie no jest po prostu nieporozumieniem, jest to po prostu pewne marzenia, prawda? Jak niektórzy senatorowie opowiadają, co to oni zrobią. No nie zrobią, bo nie mają żadnych uprawnień, po prostu ani konstytucja, ani ustawa o wykonywaniu mandatu tego im nie pozwoli. Oczywiście moje zainteresowania Pragą no będą. Będę starał się to monitorować, co się dzieje, bo jest to niewątpliwie dzielnica dyskryminowana w procesie rozdziału pieniędzy, w procesie rozdziału inwestycji i to w sposób, powiedziałbym, drastyczny. Jeżeli w odległości no, 500 metrów od stadionu dziesięciolecia oglądamy rudery, po prostu rudery, nazywajmy rzeczy po imieniu, na ulicy Zamojskiego, na ulicy Marcinkowskiego, no to w tym momencie, koniec Jagiellońskiej, no to przecież w tym momencie, no jaki jest obraz tego? Takich ruder to już się nie spotyka nawet w miasteczkach. To jest po prostu całkowicie zapuszczone. O rewaloryzacji wileńskiej, o rewaloryzacji stalowej, tam gdzie są ostatki secesyjnego budownictwa, no to mowy nie ma, mowy nie ma po prostu. To tak się będzie rozpadało, a ten słynny dom pod Sowami, piękny dom na rogu Okrzei i Jagiellońskiej, no to już w tej chwili jest czymś przykryty, ale już słów to dawno nie ma, bo się rozsypały po prostu i nikt nie zadbał o to, żeby to doprowadzić do porządku. Więc, no ale zrobić tak wiele w tej sprawie nie mogę, tak jak chciałem walczyć w sprawie specu, a pani Gronkiewicz Walc powiedziała, co tam 40 tysięcy obywateli, co to znaczy, unieważnimy ich wpisy, no i już, i zostało zrealizowane przez urzędników miasta. Pani marszałku, jak pan sobie wyobraża, no, będzie tu, zostanie pan, mam nadzieję, wybrany do Senatu. Nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz. Natomiast czeka pana niewątpliwie bardzo trudna koalicja z ratuszem i z panią prezydent, która w tym ratuszu teraz urzęduje. Jak pan sobie to w sprawach warszawskich wyobraża? No muszę powiedzieć, że rzeczywiście bardzo trudno na wszystkich uroczystościach organizowanych, znaczy co druga, co trzecia, prawda, doskonale wiedzą urzędnicy, jakie są stosunki w związku z tym, na uroczystościach, kiedy składam wiedzę Senat, nie jestem widniany, ja wszelkich wczoraj. No tak, jak rozumiem, zwłaszcza po kampanii referendalnej jest tak. Pan tam na cenzurowanej liście. Właśnie, jeżeli jesteśmy przy kampanii referendalnej, jak pan skomentuje to, co ratusz wykonał? Już 150 tysięcy podpisów. Ja już pomijam kwestię samej prywatyzacji. Mhm. No w moim przekonaniu jest skandaliczna. Proces prywatyzacyjny, przetargowy był prowadzony w sposób naruszający prawo w sposób ewidentny i w tej sprawie będzie się toczyło postępowanie, bo zostały wniesione odpowiednie protesty, ale pomysł, że można przy pomocy urzędników zwyczajnych pozbawić 40 tysięcy ludzi ich uprawnień obywatelskich, no to jest rzecz po prostu, która, no kroniki pisać o tym. To jest przede wszystkim pokazanie ludziom, że to nie wy tu będziecie. To nie wy tu będziecie rządzić, to nie jest wasze, to jest nasze. To jest ta odpowiedź na pytanie, czyja jest Polska, to pod pytanie postawił w 1992 roku Olszewski. I to jest odpowiedź. No niestety, nieważne. Niestety, no, mam nadzieję, że po wyborach to się zmieni. Natomiast jakby pozostając trochę w dziedzinie warszawskiej, ale też jakby zatrącając o dziedzinę ochrony praw człowieka, która jest pana główną specjalnością, Chciałbym zapytać o aktualne standardy w dziedzinie ochrony praw człowieka dzisiaj w Polsce. No bo z tego, co widzimy, ratusz 2 lata temu egzekwuje wyrok sądu cywilnego przy udziale prywatnej agencji ochrony. Biją dziennikarza na Krakowskim Przedmieściu. Zatrzymanego Piotra Staruchowicza biją na dołku. Czy to są kierują jeszcze dwie osoby skierowali do zakładów psychiatrycznych, już prawda? Także powracają. Z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, prawda? Ale po prostu faceta na obserwacji umieszczono właśnie spod krzyża, prawda? Jeszcze wtedy Nowowiejska się dała pierwszy raz na to w ogóle nabrać. No ale to jak się tak spodobało, że natychmiast przywieźli następnego. No i tym razem Nowowiejska ją wyrzuciła. To jeszcze są incydenty, czy to już jest dryf systemu w bardzo niepokojącym kierunku? Proszę pana, jeżeli zaczepimy o sprawę Staruchowa,
to ja uważam, że jest to sprawa po prostu skandaliczna. I sprawa niezwykle niebezpieczna, bo sprawa wygląda po prostu w ten sposób. Ja w tej chwili nie wchodzę w kwestie, którymi się zajmuje prokuratura i którymi się zajmują sądy. Ale proszę pana, pomysł, że można Piotra Stachowicza aresztować na Kopcu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia podczas uroczystości, w których uczestniczy 3000 kibiców Legii, to oznacza właściwie dwie możliwości są. Albo policja, czemu dawała wielokrotnie wyraz, uważa, że środowiska kibicowskie nie stanowią zagrożenia. Wielokrotnie słyszałem sprawozdania, że incydenty wśród kibiców spadły o 20%, o 30%. To wielokrotnie w Komisji Praw Człowieka,śmy to słyszeli. I wobec tego oni spokojnie przystępują do tak zwanej realizacji. Nie ma żadnego zagrożenia, normalne warunki. No albo, proszę pana, mieliśmy do czynienia po prostu z czystą prowokacją. Obydwa przypadki są niezwykle groźne. Bo w pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją taką, że po prostu policja włącza się w polityczne akcje Platformy Obywatelskiej. No muszę powiedzieć, że to 20 lat policja odrabiała swoją reputację z czasów Milicji Obywatelskiej. Rezygnowanie z tego i wplątywanie policji w prywatne interesy poszczególnych partii to rzecz naprawdę skandaliczna. A druga rzecz, to znaczy możliwość po prostu organizowania prowokacji, no to po prostu przekracza wszelkie moje wyobrażenie. Ale trzeciej możliwości po prostu nie ma, albo totalny brak profesjonalizmu, albo prowokacja. No i cóż można na ten temat powiedzieć? No, że to jest bardzo po prostu niebezpieczne. Równocześnie przyjmuje się ustawę, w której wprowadza się piwo na stadiony, przeciwko czemu kibice protestują. No cóż, 3 piwka wypite na stadionie, to jest przynajmniej jakby 100 wódki wypite. Świetnie się jest w tej kondycji, w takim doskonałym rauszu, pijanym się nie jest, ale może ci po kolana. Po prostu, możesz robić wszystko. Najpierw się rzuca hasło, rób ta co chce ta, a teraz nagle prowadzi się do tego, ażeby jakąś grupę po prostu, no nie trudno jakby powiedzieć dyskryminować, ażeby ją w jakiś sposób naznaczyć. To i to jest, proszę pana, i co, rób ta co chce ta, ale pracy to wy nie dostaniecie. Bo takie są perspektywy w tej chwili tej młodzieży. Zamiast tych ludzi stworzyć im warunki, ażeby mogli zakładać rodziny, ażeby poważnieli, prawda, ażeby mieli te perspektywy i przestali się wygłupiać, żeby przyjęli odpowiedzialność za swoje życie, to nie, im się żadnych perspektyw nie stwarza. Proszę pana, a Powstanie Warszawskie to robili tacy ludzie. I mecz piłki nożnej to nie jest, proszę pana, parada kapeluszy i truskawek w Ascot. I może by ktoś to spróbował, nasze elity były w stanie zrozumieć, jak to jest w rzeczywistości. Że to społeczeństwo nie jest takie. Przypomnę, jakieś myśmy dramatyczne problemy, żeby przekonać ludność, że wydarzenia radomskie to nie robili ludzie z tych posągów, robotnika z tymi kołami zębatymi sprzed Pałacu Kultury, tylko normalni ludzie. I może czas zobaczyć, jak rzeczywiście wygląda to społeczeństwo i jakie są rzeczywiście perspektywy tych młodych. Bo to jest problem społeczny, a nie akcja propagandowa Platformy Obywatelskiej. Oczywiście. Panie marszałku, ostatnio w kampanii wynikł problem praw 5 mandatów w Senacie dla Polonii. Jak rozumiem, chodziło głównie o Polonię amerykańską. Ze świeżą emigracją problemu nie ma, w większości mają polskie obywatelstwa. Natomiast jak pan widzi realizację takiego projektu? Projekt no, wydaje się bardzo, bardzo słuszny. Ale jak pan widzi realizację tego projektu, zwłaszcza w odniesieniu do Polaków mieszkających na wschodzie, którzy wiadomo tego obywatelstwa nie mają? Ten problem raz był rozwiązywany w stosunku już do Polonii amerykańskiej, prawda? I wypadł bardzo negatywnie, bo w wyborach prezydenckich zdecydowano się, że głosowanie w Polonii wygłosił tylko w głosowaniu w pierwszej turze, bo ma niewłaściwe poglądy.
Nie obawiam się, że teraz będzie to wyglądało bardzo podobnie. Wiemy to zakładając, że uzyskamy stosowną większość. I naszej szansy oczywiście na tak. No nie, proszę pana, tutaj ja muszę powiedzieć, że my stajemy przed poważnymi problemami w gruncie rzeczy w tej chwili konstytucyjnymi i niestety my nie bardzo potrafimy to przełamać, bo trudno się spodziewać, że ktokolwiek uzyska w tej chwili dwie trzecie głosów. Przy czym ja uważam, że to nie jest tam kwestia prezydent, premier i zakresu kompetencji. Dla mnie to jest przede wszystkim kwestia produkcji zastraszającej ilości formalnego prawa. My produkujemy 20 do 25 tysięcy stron dziennikarstwa. Przepraszam bardzo, jak obywatel tutaj może funkcjonować w tych warunkach? Jak może funkcjonować, kiedy przepisy tworzą taką sieć, że nikt się nie jest w stanie zorientować, a o ich interpretacji decyduje urzędnik, który może to zinterpretować albo rozszerzająco, albo zawężająco i wynik zależy od niego. Jak mam może w ten sposób zostać zlikwidowana korupcja? Przecież te interpretacje bywają bardzo często rozbieżne. Rozbieżne, oczywiście są dwa przepisy, można skorzystać z tego albo można skorzystać z tamtego. Jest to po prostu sieć, która nas oplata i w której wszystkie kiełby i płotki grzęzną, prawda? A rekiny przechodzą na wylot, prawda? My będziemy ścigali w tej chwili przecież wykroczenia, nowy przepis o ściganiu wykroczeń żeśmy wprowadzili na ostatnim posiedzeniu. 45 punktów porządku dziennego, to po prostu ten Senat przestaje w ogóle być Senatem, zaczyna być maszynką do podnoszenia rąk. I nowy przepis, będziemy ścigali staruszki, które sprzedają astry, które sprzedają marchewki, prawda? I to będziemy ścigali, ale że te wielkie konsorcja, które prowadzą hipermarkety, nie płacą ani grosza do budżetu państwa, to nas nie interesuje, to wszystko jedno. No muszę powiedzieć, że to po prostu odjazd, no, zwyczajny odjazd, nierozstrzeganie problemu społeczeństwa. To przecież jeszcze ludzie mają problem z bieżącym funkcjonowaniem, czy funkcjonowanie w polskiej przestrzeni prawnej dla nieprawnika, no to w ogóle jest... Nie, no proszę pana, no to też ja mówię w spocie, mówię, kiedy mówimy, że Polacy zasłużyli na więcej, to ja mu powiadam, więcej prawa, więcej sprawiedliwości, a mniej prawa. Otóż to. I to moim zdaniem jest to się daje zrobić przede wszystkim. To, co żeśmy kiedyś proponowali, przygotowując z Olszewskim i z kolegami z Andrzejewskim, między innymi społeczny projekt konstytucji, to znaczy wprowadzenie ustaw organicznych, ustaw, które są przyjmowane kwalifikowaną większością głosów. Dwoma trzecimi powiedzmy, żeby nie mogły być zmieniane ad hoc w miarę bieżących potrzeb, prawda? Większe podatki, no to siłą jedziemy. No sądzę, że na przykład powinna być taka ustawa o dostępie informacji, w którym się takie cuda jak odcinanie od informacji gospodarczej nie zdarzały, prawda, bo to wtedy by się na to nikt nie zgodził. No właśnie jak pewien kodeks podatkowy, prawda, że to nie można tak ad hoc sobie wprowadzać, co się chce. Kilka podstawowych ustaw, że jak człowiek przyjdzie, to tam od tej pierwszej klasy się nauczy, że istnieją pewne obyczaje, istnieją pewne prawa. Oczywiście te ustawy no, musiałyby być zgodne z powszechnie obowiązującą moralnością, bo w tej chwili to prawo.